Identyfikator podmiotu SCP-352. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne procedury przechowawcze. Obszar przechowawczy przez cały czas musi pozostać szczelnie zamknięty. Zabronione są wszelkie interakcje ludzi z SCP-352. Wszelkie interakcje muszą być przeprowadzone za pomocą zdalnie sterowanego robota bądź innych zdalnych środków. Jeżeli ludzka interakcja okaże się absolutnie niezbędna, należy wprowadzić pełne procedury przechowawcze Hazmat. Dodatkowo, do każdego członka personelu musi być przyczepiona lina bezpieczeństwa. Jeżeli którykolwiek członek personelu zacznie przejawiać nietypowe zachowania, musi zostać natychmiast usunięty z obszaru przechowawczego za pomocą wcześniej wymienionej liny. Każdy członek personelu, który zgłosi występowanie halucynacji i omamów po kontakcie z SCP-352 lub jej włosami, musi zostać natychmiast umieszczony pod kwarantanną. Każdy członek personelu pracujący przy bądź wewnątrz obszaru przechowawczego musi poddawać się losowym badaniom stanu psychicznego i fizycznego. Każda zarażona osoba musi zostać natychmiastowo umieszczona pod kwarantanną. Personel zaatakowany przez SCP-352 może zostać uratowany tylko wtedy, kiedy nie doszło do ugryzienia przez SCP-352. SCP-352 ma być karmiona raz na tydzień. Karmienie będzie przerywane na okres miesiąca, jeżeli SCP-352 zaatakuje personel. Opis. SCP-352 wygląda jak bardzo stara, wychudzona kobieta o nieokreślonej rasie i wieku. SCP-352 mówi po starorosyjsku, jednakże dialektem i akcentem bardzo utrudniającym tłumaczenie. SCP-352 komunikuje się bardzo niechętnie, a większość dotychczasowych odbytych rozmów składa się głównie z gróźb i oświadczeń zemsty. SCP-352 nigdy nie określiła sama siebie żadnym imieniem, a ze względu na jej agresywną naturę, ustalenie jakichkolwiek informacji na temat jej lub jej przeszłości było niemożliwe. SCP-352 posiada poziom wytrzymałości i szybkość znacznie wyższe niż powinny być możliwe dla osoby w wieku i o budowie pasującej do wyglądu podmiotu. Wykazano przenoszenie obciążeń ponad 200 kg z widocznym niewielkim wysiłkiem fizycznym i poruszanie się z prędkością przekraczającą 70 km na godzinę. SCP-352 może wyzdrowić z ran, które byłyby zabójcze dla istoty ludzkiej, w tym dekapitacji i rozczłonkowania. Ta regeneracja może zająć od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od stopnia uszkodzeń. Wewnętrznie SCP-352 wydaje się być normalną kobietą z tkanką mięśniową, szkieletem i narządami odpowiadającymi stanem osobie w zaawansowanym wieku. Badania przeprowadzone na próbkach tkanek były niejednoznaczne. SCP-352 jest w stanie wyhodować z każdej części swojego ciała bardzo cienkie, przypominające włosy nici. Najwyraźniej kontroluje ten proces całkowicie. Nici te mogą rosnąć kilka metrów w ciągu godziny i wydają się być przynajmniej częściowo pod kontrolą SCP-352. Zaobserwowano je pełzające po podłodze i w górę ścian oraz po innych strukturach. Włosy te są jasne i prawie niewidoczne gołym okiem. Wydają się być nieco cieńsze niż standardowe ludzkie włosy. Pasma są powleczone cienką warstwą enzymu chemicznego, identycznego z enzymem zawartym w ślinie SCP-352. SCP-352 wytwarza enzym, który występuje głównie w jej ślinie i na włosach, ale jest obecny we wszystkich tkankach podmiotu. Jak dokładnie jest produkowany oraz jaki jest jego dokładny skład chemiczny, pozostaje nieznane. Enzym ten reaguje po zetknięciu z tkanką ludzką i szybko atakuje układ nerwowy. Objawy pojawiają się niemal natychmiast. Należą do nich halucynacje, euforia, zanik myślenia poznawczego lub logicznego i tłumienie receptorów bólowych. Ten stan utrzymuje się przez kilka dni w przypadku średniego wystawienia na enzym lub może stać się stały w przypadku ekspozycji na wysoką dawkę. Ugryzienia SCP-352 prowadzą do wysokiej ekspozycji w 99,9% przypadków. SCP-352 wydaje się utrzymywać na diecie mięsożernej,
z silną preferencją dla ludzkiego mięsa. SCP-352 tworzy sieć z włosów i będzie czekać na zdobycz, aż ta wystawi się na działanie enzymu i stanie się bardziej uległa. SCP-352 często usunie i pożre kończyny ofiary, aby zapobiec jej ucieczce, po czym zajmie się trwającą nawet kilka dni konsumpcją. Zaobserwowano, że ofiary ludzkie ciągle są w stanie euforii i nie mają wiedzy o świecie zewnętrznym, nawet kiedy utracą kończyny i inne tkanki ciała. Dodatek. Notatki dotyczące pozyskania. SCP-352 została pozyskana w południowej Rosji. Raporty o zaczarowanym lesie i czarownicy odpowiadającej za wiele zgonów były początkowo ignorowane, dopóki nie otrzymano doniesienia o pojmaniu rzekomej wiedźmy. Gdy agenci fundacji przybyli do miasta, znaleźli je opuszczone. Kilka ciał znaleziono w różnych stadiach rozkładu, a ślady krwi wskazywały, że wiele więcej ciał zostało przeciągniętych do zaczarowanego lasu. Zespoły ratownicze zostały wysłane i przejęły SCP-352, ponosząc ciężkie straty z powodu ataku podmiotu i narażenia na enzym. W czasie akcji pozyskano także duże ilości włosów. Uważa się to za przyczynę wielu wypadków narażenia na działanie enzymu, gdyż kontakt z włosami był przypisywany pajęczynom lub własnym włosom personelu i nie był zgłaszany do momentu wystąpienia halucynacji. Dodatek. Notatki dotyczące zachowania. Podczas gdy SCP-352 preferuje dowolny rodzaj ludzkiego ciała w stosunku do wielkości innych rodzajów mięsa, wydaje się mieć szczególną słabość do dzieci w wieku od 0 do 2 lat. Po zaobserwowaniu znacznie podwyższonego poziomu współpracy i zmniejszonej skłonności do atakowania personelu w okresie spożywania tego rodzaju mięsa, rozważana jest ewentualna zmiana w obecnej diecie.